Cześć, witajcie w Jagosz Studio. Dave Matthews Band wydało nowy kawałek. Jeżeli znacie, to pewnie jesteście pozytywnie zaskoczeni, mam nadzieję, tak jak ja. Jeżeli nie znacie, to jest świetna okazja, żeby poznać. Jak usłyszałem to na Spotify, stwierdziłem, że zrobię reakcję właśnie kolejną na ten utwór, więc do dzieła. Kawałek nazywa się Madman's Eyes i wyszedł dosłownie kilka dni temu. Niezły egzotyczny klimat. Przypomina to trzecią płytę, która jest moją ulubioną płytą. Ona została wydana jakieś 25 lat temu chyba, w 97, ile dobrze kojarzę, to już 26 lat nawet. Tam były właśnie utwory o takim egzotycznym zabarwieniu, co jest świetnym motywem do wykorzystania przez zespół takim instrumentarium, bo oni przynajmniej w tam obecnym składzie mieli skrzypce i saksofon i gitarę akustyczną na prowadzeniu, co jest bardzo nietypowym składem do tak naprawdę rockowej muzy. Teraz już skrzypców nie ma, chyba raczej skrzypiec. Za to są klawisze, więc jest już tak bardziej klasycznie, ale mimo wszystko ten zespół zawsze robił ciekawe rzeczy i w tym okresie właśnie płyty... Jak ona się nazywała teraz? To jest dobre pytanie. Trzecia płyta Dave Matthews Band. Muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, jak się nazywała. Before This Crowded Streets. Okej, to właśnie tą płytę polecam na początek, jeżeli lubicie bardziej progresywną, jazzującą muzę. Dobra, wróćmy do utworu. Fajne są takie melodie prowadzone jednocześnie z wokalem. To jest bardzo, bardzo ciekawy klimat, bardzo zapamiętywalny i tworzy taki po prostu ciekawe brzmienie. Poza tym dawno nie słyszałem u Dave'a tego typu wokali, zwłaszcza w takiej no, niezbyt typowej skali. Wchodzą klawisze. Już jest naprawdę nieźle. Jeżeli nie słyszeliście nigdy Dave Matthews Band, to powinniście wiedzieć, że jest tam jeden z najlepszych bębniarzy na świecie. On już od pierwszych momentów, kiedy się pojawia, robi po prostu coś niesamowitego. To granie na obręczach na samym początku, gdy wchodzi cały zespół. Słyszeliście to przejście? Pudbum, pum, pudbum. Niesamowity sound bębnów i niesamowity feeling. Carter Buford, tak nazywa się ten bębniarz. Sprawdźcie go. Jeżeli gracie na perkusji, powinniście znać tego gościa. Ja chcę posłuchać jeszcze raz tego riffu. Muszę się dowiedzieć, jak to zagrać. Cztery dźwięki, ale w tak specyficznych interwałach. Świetna melodia. I też to frazowanie saksofonu. Super. Dobra, wchodzimy do zwrotki. Można to fajnie zagrać z tą pustą struną E najgrubszą. Thank you.
Słyszeliście tą frazę na gitarze? To są cały czas te same dźwięki, a frazowanie jest niesamowite. Wow, ten przedrefren jest niesamowity. Demol? I co dalej? Cis, ale takie dziwne cis. Może to jest Ascis? Najlepsze jest to, że każda kolejna część podnosi ekscytację jeszcze bardziej i ten refren w ogóle jest jednym z najbardziej rockowych refrenów i takich podniosłych właśnie w chyba dorobku tego zespołu. Dawno nie słyszałem, żeby Dave Matthews grał w ten sposób i jest to totalnie zajebiste. Okej, mamy kolejny fajny riff. To już po prostu zaczyna być naprawdę mocno progresywny kawałek. Tylko jak ten riff leci? Okej, jeżeli całe to jest chyba coś takiego. I na końcu jest jakoś inaczej. Zajebisty riff. Słyszeliście to przejście? W momencie, w którym ten zespół stracił swojego skrzypka, już nie wchodząc w szczegóły, dlaczego tak się stało, w każdym razie gitarzysta Tim Reynolds, robi troszeczkę partie takie przypominające skrzypce. Zresztą on w ogóle jest świetnym gitarzystą, bardzo dużo korzysta z tekstur różnego rodzaju, brzmień tego typu niż stricte gitary typu riffy, aczkolwiek jak słychać riffy też całkiem niezłe potrafi zagrać. Ale świetnie przede wszystkim frazuje, więc posłuchajcie go, jak będziecie mieli okazję w jakichś live'ach zobaczyć, jak oni improwizują, z czego głównie są znani, jakie Tim Reynolds potrafi zagrać solówki do niektórych kawałków. To, co też w tym zespole jest bardzo rzucające się w oczy i uszy, to są teksty, które często poruszają dosyć ciężkie tematy, jak na przykład wysiedlenie natywnych Amerykanów. Native Americans, o to mi chodziło. Tutaj mamy znowu chyba coś w tą stronę. Odpalę tekst, zobaczę, o czym tak naprawdę to jest. To believe is blind bardzo rzuca mi się w oczy i też to jest to, co wysłyszałem w tym refrenie bardzo wyraźnie. To believe is blind, don't sacrifice another child. Less you're looking from madman's eyes. Teraz spróbuję wyczaić kontekst tego. Powiedziałbym, że to jest wpasowujące się w obecny dyskurs polityczny w Stanach i podział, jaki mamy między różnymi grupami ludzi. Właśnie oczy szaleńca i fraza to believe is blind, czyli wiara w coś, to bycie ślepym, czyli podążanie za tym,
co uważamy, że jest słuszne, przy okazji tracimy inne rzeczy, na przykład poświęcając kolejnego człowieka dla jakiejś idei. Dave Matthews dostarcza mocny temat w postaci dosyć przystępnej piosenki, aczkolwiek no, tutaj mamy klimat muzyczny też taki bardzo charakterystyczny. Nasuwa się tutaj chociażby Bliski Wschód, prawda? Więc myślę, że to jest połączone i warstwa tekstowa, i warstwa muzyczna w tym przypadku. Okej, posłuchajmy do końca. Mocny numer. Co leci w tym refrenie jeszcze raz? Chciałbym się dowiedzieć mniej więcej, jak ten riff przebiega. Coś takiego chyba? Trochę inny rytm. Da 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 da. Coś takiego chyba. Tylko czasami powtarza jakiś inny dźwięk na koniec frazy. Kończy się na A. I to chyba są power akordy. W każdym razie świetny refren, świetny kawałek. Dawno nie słyszałem czegoś tak eklektycznego. Zawiera tak dużo różnych elementów, ale one wszystkie tak świetnie ze sobą pasują, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Ten utwór no, normalnie wystrzelił mnie. Jestem niesamowicie podekscytowany premierą nowego albumu Dave Matthews Band. Jeżeli te kawałki będą trzymały poziom Mad Men's Eyes, to naprawdę będę tego słuchał w 2023 roku. Więc czekamy do maja na premierę nowego albumu, a w międzyczasie posłuchajcie... Jeżeli nie znacie oczywiście więcej Dave Matthews Band, polecam. Napiszcie w komentarzu poniżej, jakie macie sugestie odnośnie następnych utworów. Jeżeli chcemy podyskutować o Dave Matthews Band, to też zapraszam do tej dyskusji. Zostawcie łapkę w górę i suba, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.